Wszystko powiedz Jezusowi. To tytuł dzisiejszego kazania, którym chciałbym się z wami podzielić. W życiu przychodzą na nas różnorakie doświadczenia i kłopoty, które chcielibyśmy się wyzbyć. W takich chwilach najczęściej zmagamy się z problemami sami, później zwracamy się o pomoc do innego człowieka, a na końcu tej drogi przypominamy sobie, że jest ktoś taki jak Bóg na niebie, który jest Bogiem żywym i prawdziwym, który jest w stanie, jako najlepszy ojciec nasz, rodzic, nam pomóc w różnego rodzaju kłopotach. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj na podstawie kilku fragmentów z Pisma Świętego przyjrzeli się uczniom Jezusa Chrystusa, którzy uczyli się, podobnie jak my uczymy się, na czym polega zaufanie, na czym polega poleganie na Bogu, jak to ma wyglądać w życiu codziennym, praktycznym, naszym takim doświadczeniu. Pozwólcie, że na początek przeczytam fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 5 po 8 wiersz. A był pewien człowiek, który chorował od 38 lat, a gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: czy chcesz być zdrowy? A chory odpowiedział mu: Panie, nie ma nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki, kiedy poruszy się woda. A kiedy ja sam już zbliżam się do wody, wtedy inny wchodzi przede mną. Rzekł więc do niego Jezus: wstań, zabierz swoje łoże i chodź. Dobrze znana nam historia człowieka, który gdzieś tam nad sadzawką w Jerozolimie leżał od 38 lat. Możemy sobie tylko to wyobrazić, bo po prostu trzeba to pewnie przeżyć by było, aby to zrozumieć w jakiś sposób głębiej, ale 38 lat jest chory. Nie wiemy, czy cały czas jest nad tą sadzawką, ale 30 lat zmaga się, ponad 30 lat zmaga się z tą chorobą i ta sadzawka była takim cudownym miejscem. Jak to dzisiaj ludzie szukają różnych miejsc cudownych, których szukają ukojenia, uzdrowienia. Nie chcę tutaj rozwijać tej myśli, czy naprawdę tam działy się cuda, czy nie. Wiemy, że Bóg jednokrotnie, widząc niewiedzę ludzką, po prostu mimo wszystko lituje się nad ludźmi i pomaga niejednokrotnie, nawet wtedy, kiedy ludzie nie tam kierują wzrok, gdzie powinni. Byłoby o wiele prościej, byłoby cudownie, gdyby Izraelita, który ma świątynię, który przekazuje wieści o prawdziwym Bogu, który świadczy o tym prawdziwym Bogu, u tego Boga właśnie szukał pomocy. Ale zobaczcie, człowiek, mimo tego, że należy do ludu Bożego, narodu izraelskiego, jednak zapomniał, że istnieje Bóg prawdziwy, który może pomagać. I ta sadzawka była takim cudownym miejscem. Ta woda, która tam poruszyła się od czasu do czasu, dawała ludziom uzdrowienie. Przynajmniej tak ludzie w to wierzyli. I ten człowiek czeka wiele lat na uzdrowienie, ale nic się nie dzieje. Spotyka Jezusa Chrystusa, nie wie, kto to jest. Ale Jezus zadaje mu pytanie, jak to zawsze czynił. Wydawałoby się dziwne pytanie człowieka, który tyle lat choruje, pytać, czy chcesz być zdrowy. Nie wiem, wydawałoby się, że to nie jest pytanie do końca właściwe. Ale kiedy się głębiej zastanowimy nad tym, to jest właściwe. Dlatego, że Jezus jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, który jest gotowy pomóc człowiekowi zawsze. Zawsze wyciągnąć do niego rękę, ale nigdy nie robi to wbrew woli tego człowieka. Zawsze czeka na decyzję ze strony człowieka. Zawsze szanuje jego wolę, nawet w takiej skrajnej sytuacji, jakiej znalazł się ten człowiek. I Jezus nadal szanuje jego wolę, bo wydawałoby się, że nie powinien pytać, powinien przyjść i go uzdrowić. Ale nie, Jezus go pyta, zresztą nie tylko jego, ale pyta wiele osób, którym pomaga, czego oni od Jezusa oczekują. I kiedy Jezus mu stawia to pytanie, ten człowiek, jak to zwykle czynią ludzie na ziemi, mimo tego, że jest wierzący, mówi, że nie ma nikogo, kto by mi mógł pomóc.
sam sobie nie poradzę, w tym problemie nie jestem w stanie sobie pomóc, bo to oczywiste, jeżeli sparaliżowany był, to nie jest w stanie sobie pomóc. Natomiast też nikt z ludzi nie jest w stanie mi pomóc. Czy to prawda było, czy to jest prawda, kiedy on mówi, że nie mam nikogo, kto by mnie wyratował. To on to mówi, wprowadził do sadzawki. Ale czy naprawdę nie było nikogo, kto by był go w stanie wyratować? Nie jest to do końca prawda. Był ktoś. I ten ktoś był tuż obok. On nawet nie wie, kiedy to wypowiada, że jest, stoi właśnie ktoś, kto jest w stanie mu pomóc. Tak samo jest w życiu każdego człowieka. Ludzie, w zasadzie każdy człowiek jest paraliżowany grzechem. Sam nie jest w stanie sobie pomóc. I też nikt nie jest w stanie pomóc z ludzi na zewnątrz, bo też ten grzech człowieka opanował. Jedynie wtedy, kiedy Chrystus uzdrowi nas, wyleczył, tak jak tego człowieka z sadzawką uleczył, on wtedy mógł pomagać innym. Jako zdrowy człowiek może nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Oczywiście nie sam, w własnych siłach jest w stanie pomagać w taki cudowny sposób, ale kierować ludzi we właściwym sposób w stronę Boga. I taka jest nasza rola, bo to jest misja między innymi. Bo ludzie sparaliżowani chorobą nie są w stanie sami sobie pomóc. Więc musi przyjść pomoc z zewnątrz. Bóg nas uzdalnia, ludzi wierzących, tych, których uzdrowił już, dał nam moc do tego, aby tym ludziom nieść pomoc. I tak właśnie czynili później uczniowie Jezusa Chrystusa. Oni w imieniu Jezusa czynili cuda wielkie i niosąc, ratując innych ludzi. To jest jedna z historii, jeden z przykładów, który mówi nam, jak człowiek po prostu, kiedy jest w potrzebie, jaką drogę wybiera, szukając pomocy nie zawsze tam, gdzie tę pomoc otrzyma. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, wpatrujmy się w Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1-2 wiersz. Kolejna historia, zapisana w tej samej Ewangelii, w kolejnym rozdziale, 5-6 wiersz, czy tam 6 rozdział Ewangelii Jana. Gdy Jezus podniósł oczy i ujrzał liczne rzeczy, które zebrały się wokół Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, żeby ci ludzie mogli się posilić? Mówił zaś to, żeby go wypróbować. Sam bowiem wiedział dobrze, co należało czynić. Na to rzekł Filip: za 12 denarów nie kupi się tyle chleba, żeby każdy z nich choć trochę mógł otrzymać. Wtedy jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest dla tak wielu? Kolejna historia. Tym razem Jezus sprawdza uczniów. Tutaj akurat zaczyna od Filipa. Stawia pytanie. Ogromna rzesza. Tysiące ludzi. I Jezus stawia Filipowi pytanie. Skąd kupimy chleba, aby nakarmić tych ludzi? Co to za próbę miał przejść Filip? Zobaczcie, co powinien powiedzieć Filip w takiej sytuacji, kiedy Jezus mu zadał pytanie. Jak powinien odpowiedzieć na to pytanie? Jako wierzący człowiek, który towarzyszy Jezusowi, widzi wcześniej cuda, które czynił już niejednokrotnie. Więc jak powinno brzmieć, jak powinna brzmieć odpowiedź Filipa? Panie, gdy wiesz, jeżeli chcesz, możesz nakarmić. Panie, Ty możesz wszystko. Ty wiesz. On nie oczekiwał, Jezus Chrystus nie oczekiwał rady, bo dalszy fragment tego tekstu mówi nam wyraźnie, że Jezus dobrze wiedział, co należało czynić. Jezus nie potrzebował doradcy tutaj. Jakoby on nie wie, co ma zrobić, więc Filip tutaj z
zna się dobrze, więc odpowie na to, co ma Jezus robić. Powiem wam, jest to dla nas pewna lekcja też. My niejednokrotnie Bogu mówimy w sytuacji, w której dobrze Bóg wie, co ma czynić, co należy czynić w naszym życiu, życiem innym. Panie, zrób to, zrób tamto. Czy Bogu potrzeba takich rzeczy? Nie. On dobrze wie, tak, zgadza się, on dobrze zna każdego człowieka. On jeżeli stawia pytania, to po to, abyśmy sami odpowiedzieli sobie na to pytanie, jak my postrzegamy to. I Filip, jak zwykle, jak każdy człowiek, skupia się na czym? Na Bogu? Nie. Skupia się na możliwościach ludzkich. Mówi, jak to? Nie ma możliwości takiej. No, za te, gdybyśmy nawet nie wiadomo co zrobili, nie ma takiej możliwości, żeby nakarmić tak dużo ludzi. Później, kiedy sam zastanowił się nad tym i mówi, że nie ma takiej możliwości, znajduje się kolejny uczeń, mówi, że jest chłopiec jeden, który ma wprawdzie kilka chlebów i ryb, ale to i tak jest niewiele. Znowu mam ten sam przykład. Najpierw człowiek sam próbuje rozwiązać problem, czuje się bezradny, nie jest w stanie tego dokonać, ale później zaczyna patrzeć na innych, a może ktoś z tłumu jest w stanie pomóc. No rzeczywiście, pojawił się chłopiec, który coś tam miał, ale to i tak niewiele było. I to znowu obrazuje naszą rzeczywistość, stan człowieka, że nawet jeżeli wydawałoby się, że ktoś ma większe możliwości, to i tak to nie rozwiąże problemu. Człowiek nie jest w stanie pomóc ani sam sobie, ani drugiemu człowiekowi w pewnych sprawach, a szczególnie tu sprawa zbawienia. I tu mamy przykład właśnie, jak to działa w naszym życiu codziennym. I dlatego my wiemy, jak się przykończy ta historia. Jezus dokonuje wielkiego cudu, karmi tysiące ludzi, pokazuje uczniom i wszystkim tam zebranym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że On przyszedł po to, aby dać ludziom to, co im potrzebne jest do życia. On zawsze jest takim Bogiem, że gotowy jest pomagać człowiekowi w każdym aspekcie życia. Jeżeli trzeba karmić, to go nakarmi. Jeżeli go trzeba uzdrowić, to go uzdrowi. Ale On jest obok nas. On jest w stanie tego dokonać. I nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Przecież wydawałoby się, że kiedy Chrystus opuścił ziemię, wszystko się zmieniło. Nie ma Go tu z nami. Więc nie ma takiej możliwości. Ale to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ten nadsadzawki Siloe, on myślał, że nie ma nikogo, kto byłby mu w stanie pomóc, a właśnie Chrystus stoi obok. Tak samo i w życiu dzisiejszego człowieka. Chrystus jest obok nas. Jest gotowy pomagać nam we wszystkim, ale potrzeba nam zaufania i wiary. Wszystko powie Jezusowi, tak jak w tytule tego kazania jest. Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. I zobaczcie, to jest właśnie ten problem, tu apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale o tym pisze, że człowiek skupia się bardziej na tym, co na ziemi, a nie na tym, co w górze. I stąd te problemy nam towarzyszą w naszym życiu chrześcijańskim, dlatego że zbyt skupiamy się na tym, co nasze oczy dostrzegają, na tym, co widzimy wokół, a nie na rzeczach tych niewidzialnych. Przypatrzcie się ptakom w górze, nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą ziarna w spichlerzach, a jednak Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? To Jezus słowa tego powiedział. Mówi, spójrzcie. Rzeczywiście. Ptaki istnieją już tak długo, jak żyje człowiek na ziemi. I gdyby nie człowiek, to żyłyby, żaden gatunek by nie zginął. Jeżeli giną jakieś gatunki zwierząt czy ptaków, to tylko z racji tego, że człowiek po prostu niszczy je. Ale tak, mają się dobrze. I Bóg troszczy się przez te wszystkie tysiące lat o te zwierzęta i niczego im nie brakuje. To dlaczego nie miałby się troszczyć o człowieka? Kolejna historia zapisana w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale od 1 do 6 wiersza czytam.
Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, i oto zobaczył dwie łodzie przy brzegu jeziora. Rybacy z nich wyszli i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieć. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie, także się rwały sieci ich. Kolejna historia. Uczniowie są z Jezusem. Łowią całą noc i nic. Ale kiedy pojawia się Jezus, to nawet w momencie, kiedy wydawałoby się, że nie jest to dobra pora łowienia ryb, można złowić całe mnóstwo. I kiedy Jezus wraca się do Szymona Piotra, aby odbił od brzegu i zarzucił sieci, Piotr jak reaguje? Panie, na Twoje słowo uczynię to i bez żadnych wątpliwości zrobił to i dokonał się cud. Czy tak się, tak to jest przedstawione tutaj? Nie do końca. Jest tu słowo, którego nie powinno być. To słowo ale. Jezus, Piotr mówi, najpierw mówi Jezusowi: całą noc złowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Panie. Pokazuje wyraźnie, tłumaczy Jezusowi: ty się nie znasz na łowieniu ryb. To my się znamy na łowieniu ryb. Jesteśmy rybakami od młodości. I łowiliśmy całą noc i nic nie złowiliśmy, a teraz mielibyśmy coś złowić. Ale zrobi to z grzeczności. To słowo ale na Twoje słowo zarzucę to. Zrobię to. To jest też w jakiś sposób obraz nas, ludzi wierzących. Modlimy się o pewne sprawy, ale gdzieś tam w tych modlitwach jest to słowo ale. Jest ta wątpliwość. Czy aby na pewno tak będzie? Czy Boża wola taka jest? Czy Bóg zechce, aby tak się stało, a nie inaczej? My wiemy, że mamy to zaufanie, bądź wola Twoja, polega na tym, że my, gdy się modlimy, już na samym wstępie akceptujemy Bożą wolę i decyzję, ale ufamy Bogu, że zrobi tak, jak po prostu najlepiej z tym, co jest dla drugiego człowieka, czy dla nas najlepsze. Na przykład, jeżeli człowiek się modli o zdrowie dla drugiego człowieka, czy jest wolą Bożą, aby był człowiek zdrowy? Raczej tak. No nie znamy przypadku, gdzie Bóg chciałby, aby ktoś był chory nadal i cierpiał. To nie jest w stylu Bożym. Oczywiście, my czasami powołujemy się na pewne fragmenty Pisma Świętego, choćby na króla Hiskiasza. Pamiętacie? Który był chory i prosił w tej chorobie Boga o litość, o przedłużenie mu życia i Bóg mu przedłużył. I gdyby Bóg mu nie przedłużył tego życia, skończyłoby się inaczej wszystko. Tak to rzeczywiście wygląda. Ale czy Hiskiasz po prostu mógł inaczej przeżyć to życie, resztę tego życia, te 15 lat? Mógł. Chociaż z drugiej strony czasami zarzucamy Hiskiaszowi, że to poprzez jego błąd, że zaprosił tych Babilończyków wtedy, znaczy oni przybyli do niego, ale pokazując im te bogactwa, on jakoby sprowadził całą klęskę na naród izraelski, na to wszystko, co się tam przystało. To nieprawda jest. To przepowiedzieli już dużo wcześniej prorocy. To była praca wielu pokoleń, która buntowała się przeciwko Bogu, sprzeciwiała się Bogu. Hiskiasz dołożył może małą cegiełkę do tego, tylko nic więcej, poprzez to, że nie oddał chwały Bogu. To był jego błąd i tutaj trzeba to zaznaczyć jak najbardziej. Ale tak naprawdę klęska, która nawiedziła ten naród, po prostu była spowodowana grzechem
wielu pokoleń, buntu, sprzeciwu. I Bóg ratował ich do końca, a oni po prostu odrzucali, odrzucali. Tak samo i to, co spotkało ten naród w 70 roku, kiedy to Rzymianie najechali na Jerozolimę. Prawda, że ostatnie pokolenie przychyliło wagę, szalę, ale to był skutek buntu przez te wszystkie pokolenia. Kiedy Jezu, my tyle razy chciałem zgromadzić was, tyle razy chciałem wam pomóc, a wy nie chcieliście. No i spotkało ich to, co sami wybrali, niestety. Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Mówi Jezus Chrystus. Kolejna historia, zapisana w Ewangelii Marka, 4 rozdział. I tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział im: przepłyjmy na drugi brzeg. Pozostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Płynęły z nim także inne łodzi i zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on spał na końcu łodzi, mając opartą głowę. Obudzili go wtedy, mówiąc: nauczycielu, czy wcale cię to nie obchodzi, że giniemy? Wtedy on wstał, uciszył wicher i zawołał do jeziora: zamilknij i uspokój się. I ustał wicher i zapanowała głęboka cisza. Wówczas powiedział do nich: czemu się tak boicie? Jakże wam brak wiary? A oni, przerażeni bardzo, mówili jeden do drugiego: kim on jest? Czy nawet wicher i morze są mu posłuszne? Znowu podobne zdarzenie. Płyną łodzią. Wcześniej ma miejsce ten cud, kiedy to Jezus karmi tą rzeszę ludzi. I upłynęło niewiele czasu, bo zaraz po tym siadają do łodzi i płyną przez jezioro. Następuje ogromna burza. Jezus zasnął, zmęczony, śpi. Uczniowie co robią? Spokojnie, nie przejmują się burzą, niczym. Przecież mają Jezusa Chrystusa, Stwórcę, Syna Bożego, bo nie sami to mówili, ty jesteś Syn Boży. Widzieli cuda. Cóż to dla Niego jest, aby jakąś małą łódeczkę na wodzie uchronić przed katastrofą? Żaden problem, więc spokojnie sobie też drzemią na tej łodzie i czekają, aż gdzieś tam ten wicher ich do brzegu doprowadzi. Nie, tak nie było, my wiemy. Oni co robią? Zmagają się z tym problemem sami. Wiosłują pewnie, próbują się dostać do brzegu, bo taki jest cel pewnie, no bo wiadomo, gdzie by indziej próbowali dopłynąć. Pewnie niektórzy tymi wiosłami czy tam żaglami sterują, inni natomiast może tę wodę, która gdzieś się tam wdziera, próbują wylewać wiadrami z tej łodzi, bo te łodzie nie były aż takie malutkie, wiemy. I w końcu, kiedy już nie są w stanie sami sobie pomóc, bezradni totalnie, wiedzą, że nie dadzą rady pokonać tej nawałnicy, zwracają się do Jezusa: Panie, czy mógłbyś uciszyć tę burzę, bo nie, po prostu za bardzo daje nam się wyznaki. Czy tak się do Niego zwracają? Też nie. Mogliby, nawet powiedzmy, nawet jeżeli próbują sami przez jakiś czas i na końcu wrócili się do Jezusa, wtedy mogli zupełnie inaczej, ale oni przychodzą do Jezusa już z pewnymi pretensjami. Czyż nie tak jest? Mówi: Panie, mówią: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Oni nie przychodzą do Jezusa po ratunek, po pomoc, tylko robią Mu wyrzut. Boże, gdzie byłeś, jak była wojna? Gdzie byłeś, jak tworzyli obozy koncentracyjne? Nie słyszymy tego ciągle. Boże, gdzie jesteś, gdzie byłeś, że mnie to spotkało, czy tamto? To jest właśnie podobna reakcja, że człowiek przychodzi do Boga nie jak do miłosiernego Ojca, który jest łaskawy, litościwy, nieskory do gniewu, który jest gotowy pomóc tylko po to, żeby go osądzić, oskarżyć. Że jesteś Bogiem i pozwalasz na to czy na tamto. Rozumiecie? Nie jest to właściwa postawa. Uczniowie tutaj w tym momencie jeszcze pokazują postawę ludzi, którzy myślą nie o tym, co w górze, ale o tym, co na dole. I powiem wam, pewnie gdybyśmy byli na tej łodzi, bylibyśmy podobni do nich.
Chcielibyśmy podobnie, bo człowiek zbyt skoncentrowany na problemie zapomina, że jest potężny Bóg na niebie, który dla niego żaden problem jest, aby powstrzymać tego typu wydarzenia. Tak się dzieje. Jezus wstaje, robi to w oka mgnieniu, nakazuje burzy uciszyć się. Burza cichnie natychmiast. I co oni wtedy? Jezus delikatnie. Dlaczego się boicie? Dlaczego jest wam brak wiary? Dlaczego jeszcze nie nauczyliście się ufać? Polegać na mnie. Przecież widzieliście tyle cudów. Mówiliście wcześniej nawet, że tyś jest Syn Boży, tyś jest Mesjasz i tak dalej. Ale tu znowu zachowujecie się, gdy przychodzi próba na was, jakobyście w ogóle nie wierzyli. Delikatnie Jezus ich napomina. A oni później, jeden do drugiego, pełen zdziwienia, mówią, kto to jest? Tak naprawdę, dopiero tutaj pokazują tak naprawdę, czy rozumieją, kto to jest, czy nie. Oni w ogóle nie mają pojęcia, z kim mają do czynienia. Wydaje im się, że znają Jezusa Chrystusa. Wydaje im się, że wiedzą, kto to jest. Ale nie wiedzieli, kto to jest. Tak naprawdę. Bo ich myślenie, ich drogi nie były zbieżne z drogami Chrystusa. I myślenie nie było takie samo. I stąd po prostu nie rozumieli tego wszystkiego. Czy my wiemy, kim jest Jezus Chrystus? To też powinniśmy sobie to pytanie postawić. My słyszeliśmy to imię, znamy to imię, mówimy o nim niejednokrotnie, ale czy znamy go właśnie z takiej strony, jako tego, który może burzę nawet uciszyć największą? To jest ważne. Czy z takiej strony go potrafimy przyjąć, zaakceptować? A czemu się martwicie? Przypatrzcie się na lilie polne, jak rosną, a przecież nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Mateusz 6, rozdział 28-29. Kolejną historię chciałbym tutaj jeszcze przytoczyć. Z Ewangelii Mateusza 17, rozdział. A kiedy wrócili do tłumu, pewien człowiek zbliżył się do Jezusa, upadł się na kolana, powiedział: Panie, zlituj się nad moim synem, który jest chory na epilepsję i bardzo cierpi. Często rzuca się albo w ogień, albo do wody. Zaprowadziłem go do twoich uczniów, lecz oni nie potrafili go uleczyć. A Jezus odpowiadał, że o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was nosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon, a uzdrowionych został chłopiec od tej godziny. Ma to miejsce, kiedy Jezus udaje się z trzema uczniami na górę przemienienia. Na dole zostaje pozostała grupa. To wzbudza w nich zazdrość, że Jezus nie zabrał wszystkich, tylko część. I kiedy pojawia się człowiek ten z tym chorym chłopcem, to jest ciekawe, że wcześniej sprawozdanie tutaj biblijne mówi nam, że ten chłopiec jest chory na epilepsję, a za chwilę Jezus mówi, pokazuje, że ten chłopiec ma ducha złego i wypędza z niego złego ducha. To jest też ciekawe. Dzisiaj świat próbuje wmówić wszystkim, że wszelkie choroby mają jakieś tam naturalne podłoże i nie ma tam jakichś nadnaturalnych, cudownych mocy diabelskich czy innych. A tu mamy wskazówkę, że tak jak diabeł działał wtedy, tak i działa dzisiaj. Wiele chorób, które dzisiaj ludzie nawiedzają, ma podłoże bardziej duchowe. Duchy nieczyste, nie sądzę, że wzięły sobie urlop od tamtego czasu i gdzieś tam sobie spoczywają, czekając na te ostatnie wydarzenia. Myślę, że działają tak samo, jak działały wtedy, a może jeszcze z większą potęgą, te moce diabelskie. I dzisiaj różnego rodzaju choroby, które ludzie nie są w stanie czasami w ogóle wyjaśnić, przyczyny, źródła tych chorób, po prostu mogą mieć właśnie tutaj przyczyny. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Co się dzieje? Ten człowiek może idzie normalną drogą, zwraca się do uczniów, bo wiadomo, pewnie próbował temu
chłopcu pomóc sam, bo jeżeli on chorby na epilepsję, to co, jeżeli ktoś jest chory, to trzeba się zwrócić do lekarza. Taka jest kolej. Ale pewnie tu nie ma o tym napisane, ale prawdopodobnie tak było. Próbował leczyć tego chłopca, ale kiedy to nic nie dawało, dowiedział się, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus. Ale nie spotkał go jeszcze, bo nie było Chrystusa, kiedy dotarł tam. Zobaczył uczniów, tych, którzy właśnie w imieniu Chrystusa tam żyli i działali. Zwraca się do nich, ale oni nie potrafili go uleczyć. Dlaczego go nie potrafili uleczyć? Gdybyście mieli odpowiedzi na to pytanie. Proszę. Śmiało. Byli pyszni. Zgadza się. Pycha, brak wiary, zazdrość, dokładnie zazdrość, która ich nawiedziła, spowodowała, że Bóg nie może działać w takiej sytuacji. Bo my wiemy, że uzdrowienia, które jakiekolwiek się działy się za sprawą Bożą. Żaden człowiek takich mocy nie posiada, aby czynić takie cuda. To tylko Bóg jest w stanie dokonywać takich rzeczy. Jeśli Bóg działa przez człowieka, ale człowiek musi być odpowiednio do tego przygotowany. Jeżeli napełniony jest człowiek pychą, tak jak powiedzieliśmy, egoizmem, samolubstwem, zazdrością i czymkolwiek innym jeszcze złym, to nie może Duch Boży w takim człowieku być i działać. Wtedy zamykamy Bogu możliwość działania. Dlatego Pismo Święte tak bardzo wzywa nas do tego, abyśmy czyste życie prowadzili, bo wtedy Bóg może działać przez nas. Jeżeli grzech gdzieś tam tkwi w nas, on zamyka drogę, bo Duch Święty jest istotą boską, a my jesteśmy świątynią, więc w skalanej świątyni nie może przebywać ktoś taki jak Duch Święty. Więc to jest bardzo istotne. I pamiętacie, co Jezus później mówi uczniom? Nie czytaliśmy tutaj, ale gdybyśmy dalej czytali tę historię, Jezus mówi, kiedy uczniowie zapytali go: Panie, dlaczego nie mogliśmy go wypędzić, tego demona? Co Jezus powiedział? Post i modlitwa. Zgadza się. I często interpretujemy ten tekst mylnie. Dlaczego? Dlatego, że myślimy, że najpierw, kiedy ten chłopiec przyszedł, ten mężczyzna z tym dzieckiem przyszedł i z tą prośbą, aby pomógł, oni powinni najpierw powiedzieć, będziemy modlić się, pościć, może ty dołącz do tego i dopiero za jakiś czas jesteśmy w stanie tego demona wygonić, bo on tak jest mocny, potężny, że tutaj nie ma siły, żeby go tak rozkazać mu i opuścić. To jest złe myślenie. Nie o to chodzi. Czy jakiś zły duch może przeciwstawić się Bogu? Czy jest jakiś ktoś, kto może? Sam szatan, nawet gdyby był w tym dziecku, to nie jest w stanie przeciwstawić się potędze boskiej. Zatem chodziło zupełnie o coś innego. To uczniom było potrzebny był post i modlitwa. Zgadza się? Oni, aby zrozumieć swój stan, powinni modlić się i pościć, aby zobaczyć, kim naprawdę jestem. I dopiero wtedy byłoby możliwe takie uzdrowienie. I tak samo i w naszym życiu. Niejednokrotnie potrzebna nam jest modlitwa, ale i post. I dlatego Pismo Święte mówi do ludu Bożego na samym końcu czasów, abyśmy w płaczu, w poście właśnie wznosili do Boga wołanie, pomoc, bo są to czasy niezwykle trudne, a jeszcze przyjdą trudniejsze i wtedy nam bardzo będzie potrzebne to, aby ta wiara, to zaufanie było pełne. Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tu mamy przesłanie wyraźnie. Jezus wzywa wszystkich. Wszystkich tych, którzy czują ten ciężar grzechu i tego wszystkiego. I mówi, przyjdźcie do mnie. Ale dalej Jezus kieruje. Mówi, uczcie się również ode mnie. Że jestem cichy i pokornego serca. To jest ważne, aby to zaufanie pełne było w naszym życiu. To pokora nam jest niezwykle potrzebna. Ta cichość, ta wewnętrzne wyciszenie, spoleganie na Bogu,
oddanie mu należnej chwały i czci, aby nie skupiać uwagi na samym sobie, bo kimże my jesteśmy, żeby czymkolwiek się chlubić. Jeżeli cokolwiek mamy, o tym wiemy, to otrzymaliśmy to od Boga. No jest ktoś tutaj z was, co powiedział, że ma to dzięki własnym zasługom? Nie. Wszystko, co mamy, to jest dar Boży. Począwszy od naszego życia, poprzez wszystko, cokolwiek nam się w naszym życiu mamy, zdarza, to jest, bo chodzi od Boga. Chciałbym jeszcze na koniec przeczytać dwa krótkie fragmenty, abyśmy zobaczyli tych samych uczniów, ale już po zmartwychwstaniu. Bo ci ludzie, którzy po prostu na początku brakowało im tej ufności, oni się zmienili. Oni nie byli cały czas takimi samymi ludźmi. I Słowo Boże wzywa nas i nam pokazuje to wszystko po to, abyśmy my również mogli tak żyć i funkcjonować, jak właśnie uczniowie już po zmartwychwstaniu. 21 rozdział Ewangelii Jana. Może otwórzcie, przeczytajmy może razem ten fragment. 21 rozdział Ewangelii Jana. I tam może przeczytajmy od 2 po 8 wiersz. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwa inni z jego uczniów. Powiedział do nich Szymon, Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Podobna historia, o jaką czytaliśmy wcześniej. Ale tu nie ma słowa ale. Tu nie ma nic. Kiedy Jezus, nawet nie byli pewni do końca, że to Jezus stoi tam na brzegu, ale kiedy powiedział Jezus: zarzućcie sieci, zrobili to bez słowa. Żadnego komentarza, nic tu nie ma. Żadnej wątpliwości. Rzucają sieci i wyciągają mnóstwo ryb. Właśnie tak powinno wyglądać nasze życie. Że my z taką pełną ufnością, z poleganiem na Bogu. Jeżeli Bóg coś mówi, to On wie, co mówi. Jego słowa zawsze mają całkowite, pełne pokrycie. Nie ma takiego czegoś, że nie wiadomo, czy tak się stanie, czy nie. Tak się stanie, jeżeli tak Bóg powiedział. Na koniec przeczytam historię z Królewskiej Księgi, 2 i 5 rozdział. I przedłożył królowi izraelskiemu list następującej treści: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uleczył z trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. To jest postawa człowieka wierzącego. Bo gdybyśmy tego króla zapytali, czy wierzysz w Boga izraelskiego, pewnie powiedziałby, że tak. Ale kiedy stanął przed problemem, kiedy do niego się ktoś zwrócił o pomoc, on rozdarł szaty i wręcz widział w tym jakiś podstęp, który się za tym kryje. Ale nie było żadnego podstępu w tym. Ale ta sama wieść dociera do też męża Bożego, ale który posiada znacznie więcej wiary i zaufania względem Boga. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok Izraela. Zobaczcie, postawa dwóch ludzi, jakże różna. Jeden ufa Bogu i mówi, że dlaczego to robisz? Natomiast tamten rozrywa swoje szaty, bo wie, że to niemożliwe jest. Powiedzcie, czy w naszym życiu, ja to mówię o sobie przede wszystkim, gdyby stanął ktoś przed nami i zwrócił się do nas o pomoc,
abyśmy uleczyli człowieka chorego z trądu, czy może z jakiejś innej choroby. Co się tam przychodzi najpierw na myśl? Podobnie jak królowi izraelskiemu. Może nie szaty rozdzieralibyśmy, ale serce gdzieś tam się nam rozdziera. Bo jakże to możemy zrobić? Przecież nigdy tego nie robiłem. Nikt nie zna nikogo, kto by czegoś takiego dokonał. Ale zobaczcie, Elizeusz wiedział, że Bóg może zrobić wszystko. I dlatego niech ta historia z Księgi Królewskiej jest dla nas takim natchnieniem do tego, abyśmy ufali Bogu całkowicie, abyśmy nie wątpili, abyśmy tak jak uczniowie, jeżeli Jezus coś wypowiada, składa jakąś obietnicę, abyśmy Mu ufali do końca, bo On jest tego godzien. Niech Bóg nas prowadzi, błogosławi.